Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mandzio i obecnie nie mam mnie w domu, więc wręcz modlę się, że Scott podczas mojej obecności nie wypuści trzeciej części gry, to byłoby naprawdę niefortunne dla mnie. Dzisiaj zajmiemy się jedną z najciekawszych postaci, albowiem Balloon Boyem. Przedstawię wam 5 faktów na temat tej postaci. Standardowo chciałbym wam bardzo podziękować za waszą niesamowitą aktywność pod tą serią. Dzięki waszym łapkom w górę napędzamy hype na FNAF-a w Polsce i ocena dosłownie każdego z was wpływa na wyświetlenia tej serii, zatem jeżeli chcielibyście mi pomóc, śmiało dalej lajkujcie filmy jeszcze raz, bardzo wam za to dziękuję, ale już koniec mojego gadania, przejdźmy do faktów. Miejsce 5. Balloon Boy to jest jedyna postać, która nie występuje w minigrach. Wiele osób uważała, że jest on halucynacją, jednak jego obecność w pudełku z wyrzuconymi animatronikami dowiodła, że tak nie jest. Prawdopodobnie został on dodany w końcowej fazie tworzenia gry. Miejsce 4. Dowodem na poprzednią teorię, że BB został zaprojektowany pod koniec gry, jest to, że jest to jedna z najbardziej zabugowanych postaci. Znikające balony i znak przy wejściu do szybu wentylacyjnego albo zmienione kolory guzików to jest tylko parę błędów, którymi uraczy nas ta postać. Miejsce 3. Osobiście sądzę, że Balloon Boy nie jest animatronikiem. Głównym powodem, dlaczego tak twierdzę, jest to, że nie ma on nigdzie widocznego endoszkieletonu. Moim zdaniem jest on robotem zaprojektowanym tak, aby pomagać Foxiemu w dobadnięciu nas. Miejsce 2. Znikający Paper Plate Boy jest odwzorowaniem Balloon Boya, pomimo że lekko się od niego różni, posiada o jeden guzik więcej. Jednak poza tym bardzo go przypomina. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, Scott umieścił tę postać w pudełku przy zapowiedzi Five Nights at Freddy's 3, co jest co najmniej dziwne, dlaczego on by po prostu zwykłego chłopczyka z papieru umieszczał w takim pudełku, które właśnie ma te wszystkie nowe animatroniki, które zostały wyrzucone. A po drugie, Paper Plate Boy ma własne AI. Wow. Tak, naprawdę, jeżeli nie oglądaliście mojego filmiku na temat ukrytych plików w demie Five Nights at Freddy's 2, to teraz kliknijcie w adnotację. Jednak tak, Paper Plate Boy ma własne AI. Jestem ciekawy, czy to jest easter egg, czy z Paper Plate Boyem będzie jakaś głębsza historia. Być może będzie wyjaśnienie, dlaczego Balloon Boy istnieje właśnie przez tą postać. Miejsce 1. Halucynacja w postaci Balloon Girl. Było strasznie wiele pogłosek na ten temat, jednak Balloon Girl jest zwykłą, rzadko spotykaną halucynacją. W związku ze zdekompilowaniem plików gry, można było ją użyć jako zwykły element graficzny bez żadnego skomplikowanego AI. To byłoby na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Celowo pominąłem sprawę cienia w ustach Balloon Boya, gdyż wydaje mi się, że to jest tylko element graficzny i tak naprawdę to nie są żadne ukryte ciała dzieci i tak dalej, ponieważ chociażby jak Balloon Boy jest w wentylach, to wtedy nie widać tego, co możemy ujrzeć, kiedy jest u nas w pokoju. Zatem sądzę, że to jest albo błąd Scotta, albo po prostu taki styl jego graficzny, ale tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie i jeżeli się podobało, to kliknijcie subskrybuj. Cześć!